Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie otwarcie paczuszki, na którą bardzo, bardzo już długo czekałem. W sensie chodzi o to, że już miałem to kiedyś kupić, sprawdzić, jak to działa. A chodzi mi dokładnie o tą rzecz, którą wam teraz pokażę. Słuchajcie, do przetestowania będzie dzisiaj kamera inspekcyjna Endoscope Full HD. Zaznaczam, w opisie jest napisane Full HD Android USB-C, która posiada tylko dwie oceny. Zobaczmy sobie jakie. Nikt nic nie napisał. No i tutaj zdjęcia przedstawiają cały produkt. Zobaczmy sobie po kolei te zdjęcia. Kamerka, diody LED, które nam doświetlają gdzieś tam jakieś wnętrza. No i fajne takie jakby adapterki, które możemy sobie podłączyć do tej kamerki. Tu jest magnesik, jakiś haczyk do wyciągania. No i lusterko pod kątem, gdzie możemy sobie gdzieś coś tam popatrzeć. Fajnie widać, tutaj jest chyba zamontowane lusterko pod kątem. Oglądamy sobie tarczę hamulcową w samochodzie. Zastosowań jest wiele. No i ta przejściówka tutaj, ta końcówka zrobiona jest zarąbiście, bo są aż trzy tryby do podłączenia, czyli mikro USB, USB-C i normalne USB do komputera. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o opis, to słuchajcie, kamera inspekcyjna, endoskop USB, USB-C i mikro USB. Kamera endoskopowa pozwoli Ci na obserwowanie trudno dostępnych miejsc, jak na przykład kanały wentylacyjne, rury czy wnętrze silnika samochodu. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami Windows oraz smartfonami. Endoskop wyposażony w innowacyjne złącze 3 w 1, no to właśnie to jest super. No i zobaczcie teraz na to. Opis mamy Full HD. Specyfikacja techniczna 640x480 pikseli. I teraz powiedzcie, czy taka aukcja jest zgodna z regulaminem Allegro? Czy nie wprowadza w błąd? Pisze w opisie Full HD, a niestety w specyfikacji w opisie już tutaj pisze 640x480, także tutaj mogłoby pisać 640x480. Ale wiadomo, jak będzie pisało Full HD, to więcej przyciągnie ludzi, nie? No dobra, już nie wnikam w to, bo powiem szczerze, że to wcześniej i tak widziałem, także przymknąłem na to oko, bo taka kamerka Full HD nie kosztowałaby, słuchajcie, 26 zł. To od tego sobie zacznijmy. No ale to już zostawiam waszym komentarzom, co o tym myślicie. Nagrywanie 30 klatek. Wodoodporność IP67, średnica kamery 0,5 cm, długość kabla 1 m, kąt widzenia 70 stopni, 6 regulowanych białych diod LED, obsługiwana aplikacja Endoscope kamera, w zestawie haczyk, magnes, lusterko do podglądu bocznego. Czyli w zestawie powinienem mieć 3 takie tutaj końcówki. No i dobra, sobie przejdźmy teraz do rozpakowania tej paczuszki. Zobaczymy, jak to wygląda naprawdę w środku. Pierwszy raz odbierałem w ogóle, słuchajcie, paczkę z Allegro automatu jakiegoś tam. Też bezproblemowa odbiórka, jak w paczkomacie. Nawet mniejsze są korki. No i powiem wam, że na paczkę czekałem prawie tydzień. Problemy z dostarczeniem jej w ogóle przez sprzedającego. Słuchajcie, w środku już nic więcej nie ma, żadnego paragonu, no żadnego paragonu nie ma. Wypadło tylko coś takiego. Paragon pewnie na maila, czy jakoś tak, też wystawiają. No i zobaczcie, przesyłka, kamerka, magnesik, haczyk i lusterko boczne. Dobra, wyciągnijmy sobie to z tego woreczka foliowego. No ja zaraz przyjdę, za 10 minut. Słuchajcie, tutaj mamy te końcówki z lusterkiem. Na lusterku jest prawdopodobnie nalepiona jeszcze taka folijka, która strasznie nam ogranicza jakość odbijanego obrazu, więc to
po tym, że już kiedyś kupiłem lusterko do roweru plastikowe i dziwiłem się, dlaczego jest taka kiepska jakość tego lusterka, a tam była jeszcze naklejona folia. No to słuchajcie, mamy trzy końcówki, jest magnesik, także wszystko się tutaj zgadza, jeżeli chodzi o te końcówki. Mamy jakąś instrukcję obsługi tego. Aha, jest tutaj, słuchajcie, kamera FI. Można sobie pobrać. 106 indeks HTML. Albo można sobie ten kod zeskanować. Android i PC use video. Dobra, jeżeli chodzi o aplikację, to nie ma żadnego problemu. Nawet pod OBS-a to podłączę i zrobię test, a wam pokażę, jak to działa. Zobaczymy, jakie tam ma rozdzielczości, wykrywa i tak dalej. Także to tyle, jeżeli chodzi o zawartość tej przesyłki. Na razie to sobie odłożę na bok. I teraz skupmy się na tej kamerce. Kabel USB. Ta magiczna końcówka, która ma trzy jakby możliwości. I teraz jak to się obsługuje, żebym tego nie zepsuł. Dobra, nie, na razie. To wygląda, jakbym miał o coś takiego zrobić. Super sprawa. Ale kurde, sprytnie to wymyślili. No USB-C wiadomo, już tutaj nie upakowali, także włożyli tutaj na osobnym kabelku, tak? Na szczęście mam ten telefon z USB-C, ale jak wiecie, tam jest coś z tym gniazdem nie tak. Także przetestujemy sobie to na pewno po podłączeniu do OBS-a. Jeżeli chodzi tutaj o dalszą część, no to mamy przycisk. Prawdopodobnie jest tutaj mikrofon. Trzeba by sobie zajrzeć dokładnie gdzieś tam w instrukcji obsługi, jeżeli to opisują. No i powiem wam, że no kabel wiadomo, metr długości. Sama kamerka, zobaczcie, to jest ta końcóweczka tutaj, która pozwala nam gdzieś tam fajnie dostać się do jakiegoś trudnego dostępnego miejsca. I teraz wam powiem, że zrobimy sobie takiego testa. Ja mam hulajnogę rozebraną. Zobaczymy sobie rurę od środka na imbota. Zajrzymy też nawet gdzieś tam, kurde, gdzie ta śruba kronkowa siedzi. Ten przegub od koła. Podest nawet można by zobaczyć w środku, jak wygląda, bo też tam można się fajnie dostać, jak idą kable w tym podeście. Także myślę, będzie fajny teścik. Czekajcie, tylko ja idę do szkoły, do mojej mamy. Idę po obiad, bo sobie tam wykupiłem, słuchajcie, obiady w szkole. Bardzo fajnie, tanio i dobre obiadki. Powiem wam, że w tych bistrach to już tak się drogo porobiło, że za obiad się płaci 35 zł. Gdzie w szkole mam pierwsze, drugie danie za 20 zł i dodatkowo jeszcze jakieś tam są dodawane mandarynki, jabłka, gruszki i tak dalej, nie? Soczki, nie soczki. Także powiem wam, że warto sobie gdzieś w okolicy zawsze poszukać takiej miejscówki, bo jest o wiele taniej i lepiej. Dobra, te lustereczko jest tutaj, jest gwincik taki malutki, gdzie na tej kamerce, słuchajcie, no właśnie, to jest też ważny szczegół, mamy gwint, na który wkręcamy, słuchajcie, tą końcóweczkę. To jeszcze wam tylko pokażę szybko, jak to wygląda mniej więcej. No i po zamontowaniu jest coś takiego. I teraz jest taka ciekawa sytuacja. Słuchajcie, zobaczcie. Tu mamy takie lusterko w tej kamerce, gdzie odbija nam pod kątem 90 stopni obraz. I słuchajcie, do mikroskopów są robione też właśnie takie jakby wkręcane adaptery, które Chińczycy sprzedają, słuchajcie, po... No najniższa cena jest jakieś, nie wiem, 600-700 zł i też jest tak, że odbija nam pod kątem obraz i dodatkowo jest poprowadzona jeszcze taka jakby tutaj z boku też lusterko, też pod kątem, gdzie idzie już w dół do obserwowanego obiektu i patent polega na tym, że jak obracacie tą całą tutaj głowicą na tym mikroskopie, to obraz w kamerce gdzieś tam na streamie macie taki, że to jest wszystko pod kątem i widać, jakby tak było w 3D. No niesamowite, jeżeli ktoś ogarnie kiedyś w przyszłości projekt 3D na drukarce, żeby wydrukować taki uchwyt i tylko sobie zamontować lusterka,
to będzie coś przepięknego, bo wtedy po prostu pokażę Chińczykom, że można to zrobić o wiele taniej, niż wydawać też 600-700 zł za kawałek w zasadzie lusterka i plastiku, tak? Który wkręcamy do mikroskopu. Nikt jeszcze tego nie zrobił. Prawdopodobnie spróbuję napisać gdzieś tam na Thingiverse, żeby ktoś to kurde jakoś rozkminił. Może się uda. Jak ktoś to rozkmini, jest na tyle kumaty, że zrobi projekt, no to będzie coś przepięknego. I wprowadzi, podejrzewam, że jakąś rewolucję na tych streamach, które są, bo jeszcze nikt w ogóle nie prowadził na żadnym streamie, nawet zachodnim, transmisji właśnie z czymś takim nałożonym, że pokazuje pod kątem cały obraz jakiejś tam naprawionej płytki pod z elektroniki, nie? Także, no widzicie, ja taki jestem, że lubię nieraz coś, kurde, wrzucić innowacyjnego, co pokazuje krok naprzód. Już nie będę mówił tu o niektórych rzeczach, które zauważyłem, że coraz częściej zaczynają się pojawiać na polskich streamach. No ale to fajnie, to cieszy. I oby tak dalej. Dobra, słuchajcie, ja idę do tej szkoły, idę po ten obiad, zapauzuję sobie tutaj w OBS-ie te nagrywanie. Mam nadzieję, że to mi nic się nie przerwie, bo chciałbym to kontynuować dalej i pokazać wam, jak wygląda podłączenie tego do laptopa, jak to działa z OBS-em, jaka jest jakość i tak dalej. A aplikacje są o wiele lepsze, jeżeli chodzi o Windowsa, niż tutaj ta kamera FI. Tak. Zresztą też wam pokażę coś na ten temat. Także ja pauzuję. A nawet jak mi się coś przerwie, to potem po prostu wrzucę to z powrotem do OBS-a. Niestety będę musiał to puścić i nagrywać od tego momentu, w którym się przerwało. To tak gwoli technicznego wyjaśnienia. Dobra, idę, bo obiad mi stygnie. Dobra, słuchajcie, taki mały off-top. Jak widzicie, tutaj zupka już jest z tej szkoły. Tam jakiś jest catering taki, nazywają się Horyzonty Smaku, czy jakoś tak. Powiem wam, że naprawdę pyszne obiady robią. Także mówię, mały off-top. Wszyscy, którzy jedzą teraz też coś tam, życzę smacznego. Ja ogarnę zupę i zrobię tak, jak to kiedyś robił mój kumpel, słuchajcie. On jakoś tak dziwnie jadł, że najpierw zupa, pół godziny przerwy, potem drugie danie. Albo na odwrót. Nie, jakoś tak to było. Pamiętam wtedy, że zawsze się z innymi kumpami z tego śmialiśmy, nie? Ale w sumie to było dosyć takie mądre posunięcie z tego, co czytałem, jeżeli chodzi o lekarzy. Dobra, robię pauzę, jem i wracamy do tej kamerki. Słuchajcie, naprawdę kolejny off-top. Przepyszna zupa ogórkowa. Powiem wam, że czułem się, jakbym kurde jadł zupę mojej babci ogórkowej. O, może przesadziłem troszeczkę. Ale naprawdę pyszna. Do tego dorzuciłem jeszcze pietruszki tej zielonej. Pietruszka to jest, czy co to zielone? Wiecie o co chodzi, nie? Jeszcze dodało takiego smaczku fajnego. Także, dobra zupa, naprawdę. Dobra, koniec tego off-topu. Wracamy do kamerki. I słuchajcie, najpierw ją podłączę sobie do OBS-a przez USB-ka. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Pokażę wam, jak ją wykrywa w menadżerze urządzeń. Czy są jakieś sterowniki wymagane do instalowania? Pewnie nie, bo to jest urządzenie tylko plug and play. Są sterowniki uniwersalne. Także ja albo zrobię jeszcze inaczej, żeby wam to lepiej pokazać. Uruchomię sobie menadżera urządzeń. I teraz, żeby wam pokazać, to będę musiał tutaj sobie przechwycić okienko. Menadżer urządzeń, ok. Let's go, włączymy go. O, jest pięknie widoczny. I teraz aparaty fotograficzne. Gdzie ja na OBS-ie chciałem to kliknąć? Ja, ale ząk, ja to muszę tutaj. Dobra, aparaty fotograficzne. No i widzicie, mam tutaj HiCam podłączoną, czyli tą moją kamerkę do mikroskopu. No i od laptopa, nie? ST13, coś tam. 640x480 ona ma rozdzielczość. I teraz tak, podłączam kamerkę do laptopa. Zobaczymy, co się stanie. Najpierw sobie odepnę tą kamerkę od mikroskopu, a podłączę tylko samą tą, żeby nie było żadnych konfliktów ani tym podobnych. Dajcie mi chwilkę. Muszę trafić w dziurkę. Coś nie mogę trafić w tą dziurkę.
Mocno zarośnięta. Nie, wygłupiam się. Oczywiście głupi żart. Głupi żart. Kurde, nie mogę trafić w tą dziurkę, no. No popatrzcie się, nawet po palcu nie mogę tego wyczaić. Złącze jest dobre? No dobra jest. Czekajcie chwilę, muszę aż zapauzować na chwilkę, żeby tam zerknąć w tą szparę. Okej, okay, podłączyło się. HD kamera. Konfigurowanie urządzenia. Także zaraz zobaczymy sobie, co z tego będzie. Świeci się tutaj już dioda. Lampka LED. I coś wam powiem. No, ta regulacja jest tam daleko przy tym. Teraz będę... O, zmniejszę na minimum. No, fajnie to regulować. Okej, okay, regulacja działa znakomicie, fajnie. I teraz chciałbym przechwycić ten obraz, czyli źródło danych. Nie, przeglądarka, mikroskop. O, mikroskop to będzie chyba tutaj w tym. I jest HD kamera. Słuchajcie. Teraz, żeby wam to pokazać lepiej, ja się przełączę na pulpit. Wyłączę Infrared View. Słuchajcie. Znaczy w sensie tego menadżera, nie? Także widzieliście, że jest wykryta. I teraz się przełączę na pulpit, czyli będziecie widzieli wszystko, co ja robię w OBS-ie. I zobaczcie, tutaj mam mikroskop. Wchodzę w opcję i mam HD kamera. Uwaga, przełączę się. OK. Ustawimy domyślne urządzenia. Dobra. Ale damy jeszcze własny. I ustawimy inną rozdzielczość. 640. Są tylko dwie rozdzielczości do wyboru. 640x480 i 320x240. Najwyższy na dowozu i do wyjściowego. I tu będzie pewnie błędny format. Jakikolwiek. OK. Kurde, przestrzeń kolorów. Tutaj dodali w tym OBS-ie. Jejku, dużo. Format wideo. Damy UF2. Zobaczymy, co się stanie. No, nie ma jakiegoś takiego jeszcze lagu potężnego. Przestawimy tego UF2, bo jest lepszy obraz, mi się wydaje. No i teraz ten mikroskop chciałbym wam pokazać, tak? Ale to muszę pulpit usunąć. I mamy już tutaj, słuchajcie, podgląd z mikroskopu. Także najpierw sobie zbadajmy może klawiaturę z bliska. Zobaczymy, jak to wygląda. No jakoś jest, powiedzmy sobie to szczerze, dam troszeczkę, rozjaśnię tą diodę. W zasadzie już jest na maksa. Rozjaśniona. No i kurde, wezmę tutaj taki kawałek, słuchajcie, tego, zobaczymy. Powiem wam, że to nie wiem, czy to ma jakiegoś autofokusa, czy jest po prostu uregulowana domyślnie. Dobra, biorę, słuchajcie, od tego Nanibota jakąś rurę. Czekajcie chwilkę. Dobra, słuchajcie, mam rurę od Nanibota. Wkładam w tą rurę tą kamerkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie tu ją położę jakoś z boku. Uwaga, przełączam się na kamerkę teraz, mikroskop, dobra, i teraz wkładam to do rury. Do rury. I powiem wam, że słabo to widać. Chodzi mi o to, żeby było widać tutaj krawędzie tej ścianki jakoś dobrze. Jeżeli chodzi o otwory, słuchajcie, tu jest otwór od tego złącza ładowania, nie? Jak to wygląda w ogóle? O, coś takiego. No ale najgorsze jest to, że ta jakość obrazu jest tak słaba.
że widzicie, tutaj nie uchwyci szczegółów, jakie są na tej rurze. Czy są jakieś mocne zadrapania? Nie widzicie tego. Nie widzicie tego. Dopiero gdzieś tam jakaś odległość. Nie, no strasznie jest. Spróbuję przełączyć się, może dam ten format. Słuchajcie, dam format domyślne ustawienia urządzenia. Domyślne tu dam. Tu już więcej niż nie poustawiam w OBS-ie. Dobra, więcej już nic nie zrobię w tym. Słuchajcie, mamy rurę. Wchodzimy do tej rury. I zobaczcie, nie widać tych szczegółów. To jest w ogóle, jakbyście, kurde, nałożyli jakiś filtr, nie? Patrzcie tam na górze. Postaram się teraz może zmienić jakoś regulację tego oświetlenia. To jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Jakość jest fatalna. To wam mówię szczerze. Jakość jest fatalna. Czy można to jakoś podregulować, żeby to w miarę jakoś ostrzyło lepiej? Nie chce mi się tego już za bardzo tak modować, testować. Jedynie jeszcze zostaje opcja zwrotu, nie? Przez internet zakup. Chyba, że sobie to zostawię jako taki o bajerek, który praktycznie nie pozwala mi na obejrzenie tej rury w środku, co tam jest i tak dalej. Słuchajcie, biorę inną część od hulajnogi, wezmę tą część, gdzie jest koło, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, tym razem trzymam na kolanach podest od hulajnogi, zobaczycie tutaj kawałek. O, widzicie, w lewym dolnym rogu, włożę tą kamerkę do środka. I zobaczcie, tu jest ta nakładka koronkowa, która siedzi w tym. No i właśnie, i tu by się przydało z tym haczykiem, żeby to wyciągnąć. No mi tam siedzi jakaś ta. Wezmę ten haczyk, słuchajcie. I teraz jak ten haczyk tutaj zamontować? Tu do tego, tak? Dobra, z boku. Czekajcie chwileczkę, ja zamontuję ten haczyk. Spróbuję to wyciągnąć. Czy to się jakoś nie wkręca? Widzicie? O, to się teraz przewróciło normalnie. Tu jest taki pierścień. Kurde, może ręką to jakoś włożę? Nie, zamontuję ten haczyk. Poczekajcie chwileczkę. Spauzuję i zamontuję haczyk. Słuchajcie, nie bez powodu. Tu jest taka specjalna część. Ten haczyk się właśnie w tym montuje. Żeby to zamontować w tej kamerce. I teraz po kręceniu tego, to trzeba tutaj umieścić. Okej. Aha. I tutaj to się jakoś blokuje, nie? Zapewne tą tulejeczką. Tylko niech mi tutaj wejdzie to, tą dziurkę. I pokażę wam. Chwila, dajcie mi chwileczkę. Muszę włożyć tutaj w tą końcówkę. Chodzi mi o koniec tego. O, jest. I teraz jak on wejdzie tutaj w tą dziurkę, to naciągacie pewnie tutaj i możecie włożyć to do jakiejś dziurki. Dobra, jeszcze raz zobaczymy. Mikroskop. Wkładam to tu i spróbuję wyciągnąć. Jest, udało się. To jest część z hulajnogi, słuchajcie. Taka. Ja wam teraz przełączę się na normalną kamerkę. To jest, słuchajcie, gumowa uszczeleczka. Guma.
Myślałem, że to jest metalowe. A tu jest jeszcze włożona guma. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o podes od hulajnogi. Zobaczcie. Jest nałożona guma. I teraz wam powiem coś fajnego. Słyszycie? Blokuje się. Jest pewien promień skrętu. I nieraz to się psuje i to trzeba naprawić. Ale to mniejsza z tym, nie będę już wam mówił o hulajnodze, tylko tą kamerkę sobie potestujemy. Także ten haczyk jeszcze jako tako tą rolę spełnia. Można sobie wyciągnąć, zresztą widać tutaj jak on jest. Ale jakość, słuchajcie, no ta jakość jest tragiczna. No, niech mi ktoś powie, czy dałby rady gdzieś tutaj coś zauważyć na ścianach tej rury, bo ja nie. Ja ledwo odróżniam ten otwór. To jest masakra, chyba że jakoś można podregulować tą kamerkę, ale wątpię w to. Bo tutaj tak naprawdę, jak wejdę w opcję nawet, konfiguruj wideo, to nawet nie ma możliwości ustawienia tej kamerki, coś wam pokażę. Pulpit włączę. Konfiguruj wideo. Gdzie to mi wyskoczyło? Zobaczcie, tutaj macie pewne takie okienko do regulacji kamery i nawet powiększania ostrości, naświetlenie, wszystko jest powłączane. Nic nie da rady tutaj zrobić. Konfiguruj wejście. Tutaj też nic się nie da zrobić. Domyślne urządzenia 640x480. Przestrzeń kolorów domyślna. Użyj dekodowania sprzętego, jeżeli jest dostępne. I jest totalna lipa. Totalna lipa. Szczerze wam powiem, że nie polecam. Nie polecam, nie opłaca się. W zasadzie to mógłbym włożyć każdą inną kamerkę. Jakąś malutką. Bo wiadomo, tutaj tylko się rozchodzi o to, że to jest na kablu i że jest malutkie, tak? Jeżeli byśmy chcieli zbadać sobie na przykład zbiornik paliwa, ścianki, to wątpię, że tą kamerą coś skuracie. Co pięknie widać tutaj na przykładzie wejścia do tej rury. O, zobaczcie, tu jest ta tulejka taka specjalna. Tu jest tutaj taka fajna tulejka sześciokątna. I niektórzy mają z nią problem po prostu. I nie umieją tego poprawnie zrobić. Bo jeżeli chodzi tutaj o ten przód hulajnogi, to nie wszyscy wiedzą, jak się go poprawnie demontuje. Jest pewien myk, który pozwala zrobić to ze sztuką. Ale widzicie. Pięknie widać. Znaczy pięknie, no. W sensie, że ta tulejka jest, nie? Tylko jakby ta jakość była jeszcze lepsza. W zasadzie to mam co, na maksa tą jasność ustawioną? Tak, na maksa. Teraz słuchajcie, tam na minimum. Tu już w ogóle nic nie widać. Na maksa diody LED. Dopiero coś tam można zobaczyć, że jest widoczne. Także ja wyciągam tą kamerkę. Nawet napisu nie przeczytacie. No, min 0351. Tutaj coś dopiero widać. Tam słuchajcie, nie bez powodu jeszcze na tej tulei widać, że są jakieś takie wcięcia. No i widzicie, dzięki tej jakości, która jest tragiczna, nie potrafię dokładnie powiedzieć, o co tam chodzi, nie? Dopiero jak okiem spojrzę, to w ogóle jest całkiem inne porównanie. Jedynie wiecie, co się przydaje? Ta dioda LED, gdzie sobie teraz patrzę normalnie tutaj z boku oczami w ten otwór i widzę, że jest fajnie oświetlone. To jest jedyny plus tej kamerki, że ta dioda świeci po prostu w każdy zakamarek tam.
i przepięknie nam oświetla wnętrze, tak? Gdzie mógłbym sobie równie dobrze zaświecić latarką. No ale wiadomo, to wejdzie głębiej. Troszeczkę bardziej nam tam pokaże te szczegóły. Także to jest jedyny plus tej kamery, ta dioda LED. Słuchajcie, ja spróbuję jeszcze coś tutaj sprawdzić z tą kamerką. Na chwilę robię pauzę. Zamontuję jeszcze magnesika i te lustro pod kątem. Dobra, słuchajcie, zamontowałem na tą końcówkę magnesik. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o magnes, to faktycznie jest to magnes. Czekajcie, tylko... O, sobie, żeby nie świeciła. Magnes, powiem wam, że tutaj może się okazać bardzo, bardzo pomocny. Ale mówię, ta jakość jest tej tutaj kamerki tak słaba, tak dupiasta. Że no, aż jestem w szoku, że to jest taka lipa straszna. Szkło widać, że jest czyste. No i dzięki temu mógłbym, załóżmy, gdzieś w jakimś takim wnętrzu. O, to przyciąga. Gdzieś mógłbym tam coś powyciągać, nie? Także magnesik na plusik. Chociaż kamera jest tutaj w tym wypadku najważniejsza. No i teraz słuchajcie, montuję te lustro, to jest pod kątem. Na razie nic tu nie ingeruje w nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wkręcone do końca. Jasność daje na maksa. Diod. No i sprawdzimy sobie teraz, jak to wejdzie tutaj do środka, jak to będzie wyglądało. Także uwaga. O Boże. Patrzcie, jaki z tego jest obraz. To jest nieporozumienie. Tam jest ta folia prawdopodobnie. Czy wy coś widzicie? Bo ja nic. Tu jest prawdopodobnie ta folia, którą muszę zedrzeć. Ściągnąć. Dajcie mi chwilkę. Tak jest, jest folia. Okej. Okay. Chwila, moment, żeby tutaj nic nie pobrudzić, teraz wezmę pensetę i tą folię po prostu. Zresztą pokażę wam to dokładnie, żebyście widzieli. Zobaczcie. Widzicie? Odklejam tą folię teraz. Teraz pensetą ją wyciągnę. Dopiero teraz obraz będzie, mam nadzieję, jakoś czytelny. Dobra, znowu nurkujemy do tej rury, tutaj. I uwaga, tym razem jak będzie to widać? No, tym razem już lepiej. W dalszym ciągu jakość... Jest albo źle skalibrowana ta kamerka. No jest lipa, straszna lipa, no po prostu... To jest w ogóle bezużyteczne, jeżeli chodzi o jakość z tej kamerki. Bezużyteczne. To, co widać na tych zdjęciach, to jest bajka, tak? Te klocki hamulcowe, co tam pokazywali na zdjęciu. Jezu, ale super! No kurde, żeby taka jakość była na tej kamerce. Po pierwsze, jeżeli to była Full HD kamerka, to już by była różnica i to spora. Tutaj mamy 640 na 480. Chociaż powiem wam, że dobre 640 na 480 też by robiło robotę. Tylko tu jest po prostu kalibracja tej kamerki szczapy. Szczapy. Na szczęście nie kosztowało to dużo. Ale komentarz? Bo komentarz zostawię po prostu taki, jaki powinien zostać. Czyli zostawimy... Prawdopodobnie negatywa napiszę, no w sensie, że no jakość jest do dupy, tak? Po prostu straszna lipa. No nawet jak oddaną to nie robi żadnej różnicy w jakości. Także sami widzicie, jakość jest tragiczna. Jeżeli chodzi o podłączenie tego do telefonu,
Też możecie sobie podłączyć, już nie będę wam pokazywał, bo to jest w zasadzie to samo, tylko że z telefonem macie ten plusik, że podchodzicie sobie do jakiegokolwiek urządzenia, samochodu, maszyny i macie to wszystko na telefonie, gdzie możecie robić screeny, dokumentować, nagrywać i potem ewentualnie zastanawiać się nad próbą naprawy danej usterki. Dobra, tyle jeżeli chodzi o tą kamerkę. Nie będę już przedłużał, bo sami widzieliście, jaka jest jakość tego. Fatalna. Czy bym kupił to drugi raz? Nigdy, nawet jeżeli by mieli dopłacać za to. Powiem wam tak, jedyny plus tej kamerki, tylko te diody, jeżeli chcielibyśmy sobie coś oświetlić. To jest jedyny plus tej kamery. W zasadzie żadnych innych plusów, takich praktycznych, nie widzę. No, oprócz jeszcze tego haczyka i magnesiku. Bo tutaj te lusterko pod kątem też się w ogóle nie przydaje, bo co z tego, jak jakość jest marna. I tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.